policjanci cały czas pracują nad zatrzymaniem Grzegorza Borysa. Trwają intensywne poszukiwania mężczyzny poszukiwanego listem gończym za zabójstwo swojego syna. Tak naprawdę te poszukiwania trwają nieprzerwanie od piątku, czyli od momentu zgłoszenia tej zbrodni. Nawet na minutę te poszukiwania nie zostały przerwane. Zaangażowanych jest w to przedsięwzięcie blisko 1000 funkcjonariuszy, nie tylko policjantów, ale również żandarmeria wojskowa, również straż graniczna, straż pożarna, strażnicy leśni. Wszystko po to, aby tego mężczyznę jak najszybciej zatrzymać. Policjanci bardzo dokładnie przeczesują ten teren, skrawek po skrawku sprawdzamy wytypowane przez nas miejsca. Pamiętajmy, że równolegle do pracy policjantów w terenie, których widzimy, pracują również policjanci z pionu kryminalnego, z pionu śledczego. Wszystkie informacje są bardzo dokładnie przez nas weryfikowane. Bardzo dużo sygnałów spływa od mieszkańców, które dotyczą Grzegorza Borysa. Policjanci stworzyli dedykowaną do tego skrzynkę. Jest to skrzynka poszukiwani.gdynia. gd.policja.gov.pl. Na tę skrzynkę prosimy, aby przekazywać wszelkie sygnały na temat tego mężczyzny. Rozmawiając z sąsiadami, panuje taka tutaj atmosfera po prostu strachu. A mamy psa, często wychodzimy na spacer i właśnie dzielimy się tego typu odczuciami. Wiele osób nawet boi się wychodzić później po zachodzie słońca. Myślę, to się bardzo dużo działo. Myślę, że jest zakrojona na szeroką skalę. Zastanawiające jest tylko to, że oni skupiają się tylko i wyłącznie na tutaj Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, ale widocznie mają takie powody, jakieś dane operacyjne, trudno mi powiedzieć. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych dzieci, tak? Które uważamy, że no, są zagrożone w pewien sposób, z racji tego, że no, jest to człowiek, który no, skrzywdził własne dziecko, który ucieka, który jak widać nie czuje jakiejś skruchy albo czegokolwiek, ciągle unika odpowiedzialności, ciągle się ukrywa przed policją, tak? No i jest to człowiek, który naszym zdaniem, moim, nie ma nic do stracenia, który myślę, że w sytuacji zagrażającej dla niego, no mógłby zrobić komuś krzywdę, aby tylko ratować własną skórę, tak? Nie ukrywam, że zaistniała sytuacja też komplikuje nam życie, bo dzieci już były dość samodzielne, tak? A teraz trzeba znowu zacząć je wozić, pilnować na jakieś zajęcia dodatkowe, pilnować odbiorów ze szkoły, dowożenia do szkoły, tak? Więc to wszystko na chwilę obecną, no, komplikuje, ale no miejmy nadzieję, że to nie będzie trwało długo. Czyli jak wtedy wrócicie do rzeczywistości? Do normalnego życia. No, tak naprawdę no, czekamy tylko na moment, w którym go złapią, żeby odetchnąć. No i wrócić no, do naszego standardowego życia, tak? Żeby dzieci mogły samodzielnie się poruszać, żeby można było spokojnie znowu wejść do lasu, tak? Bez obawy, że ktoś tam się chowa, tak? W jakichś różnych jamach, czy Bóg wie, co on tam sobie przygotował. Więc myślę, że tak, no czekamy na po prostu na moment, w którym go złapią. Czuję się zagrożony. Ja prowadzę taki mały interes, gdzie wychodzę o godzinie 21-22, po prostu mam czasami stracha, nie? Że coś mi tam przyjdzie i ktoś mi narozrabia. No boję się, że na przykład przyjdzie i będzie szukał czegoś, żeby mu coś dać, tak? Szantażując mnie i przystawiając broń, czy tam cokolwiek ma, bo nie wiemy do tej pory, jak on jest tam, że tak powiem, zaopatrzony w te niebezpieczne narzędzia. A sądząc po tym, że jest to, wiedząc o tym, że jest to wojskowy, to na pewno coś tam ze sobą ma niebezpiecznego. Pouczyłem rodziny, pracowników, bądźcie czujni, tak? Jeżeli coś się dzieje, to jest telefon, dzwonić dyskretnie, tak? Żeby nie, o ile się da dyskretnie oczywiście, żeby nie prowokować, tak? Ewentualnego napastnika.
Ja powiem pani tak, też mam czasami pokusę, no bo w człowieku jest taka ciekawość, prawda? Gdzieś tam pojechać, zobaczyć, ale się bardzo tego, że tak powiem, wystrzegam, tak? Po prostu nie należy tym ludziom przeszkadzać, tym, którzy próbują tą sytuację rozwikłać. Natomiast powiem pani jeszcze, no ludzie chodzą do tych lasów, nie? Chodzą, no nie słuchają. Nie słuchają, są po prostu, jak to mówi przysłowie, ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła, prawda? Więc po co nam się tam pchać? A jak go złapią? Odczuje pan co? No, ulgę, no co można odczuć. I satysfakcję, że ten faceta uda złapać, tak? No a jak ocenia pan pracę policji? I przede wszystkim ciekawość i motywację, dlaczego on to zrobił, tak? Bo ja mówię o swojej teorii, która wygląda tak, że jeżeli facet, powiedzmy, by tam zabił żonę starszego syna, ten nie byłoby takiej akcji, prawda? I jeżeli nie byłby wojskowym, więc mówię o tej rzeczy, o której mówiłem wcześniej, że facet o tym una bomberze, tak? Że prawdopodobnie tym facetem, biorąc pod uwagę jeszcze to, że on tam ileś dni się przygotowywał, są kryjówki w lesie, są różne takie tam nory i tak dalej, więc robił to świadomie. Jeżeli zabił dziecko i zrobił to tak spektakularnie, nie może społeczeństwo tego odpuścić, tym bardziej policja. Policja, no jak policja, nie wiem, nie mam wglądu do tego, jak pracują, no duże środki są zaangażowane, licząc, niektórzy będą liczyli koszty, że to tyle ludzi, dniówka i tak dalej, paliwo, helikoptery, to wszystko, no ale to jest nasze bezpieczeństwo, prawda?